W Nowy Rok gościem telewizji, Republika był Jan Pietrzak, satyryk, aktor, piosenkarz i publicysta. Sympatyzujący z prawem i sprawiedliwością. Na antenie opowiedział, jak to określił, Okrutny Żart. W którym w bulwersujących słowach wypowiedział się o migrantach przybywających do Europy. Pietrzak zasugerował, że w Polsce jest dla nich miejsce w barakach, po byłych niemieckich obozach koncentracyjnych wybudowanych podczas II wojny światowej na terenach polskich. Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów. W Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy zatrzymywać tych, tych imigrantów pychanych nam nielegalnie przez, przez Niemców. Na słowa Pietrzaka zareagował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Poprosiłem prokuratora krajowego Dariusza Barskiego o zajęcie się sprawą wypowiedzi Jana Pietrzaka na antenie telewizji Republika oraz o wszczęcie śledztwa. Do słówka bareciarza odniósł się też szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, minister Marcin Mastalerek. Prezydentowi się te słowa nie podobały, był nimi oburzony. Pan Pietrzak powiedział o swojej wypowiedzi, że to okrutny żart. To nie był żart. Są w Polsce tematy i sprawy, których nie wolno wykorzystywać. Dla mnie to była bezdennie głupia wypowiedź i ja się na nią nie godzę. Ja przychodzę do studia republiki i to mówię. To jest wolność słowa. Minister Bodnar mógłby zrobić to samo, a on woli występować do prokuratury. Widać, że tak naprawdę nie chodzi tu o Jana Pietrzaka, tylko o telewizję republika. Słowa Jana Pietrzaka skomentowało Muzeum Auschwitz. Tragedia Auschwitz pokazuje, do czego prowadzą idee nienawiści i pogardy wobec innego człowieka. Instrumentalizacja losów ludzi, którzy ginęli w niemieckich obozach, w nikczemnej retoryce antymigracyjnej, to haniebny i zatrważający przejaw moralnego oraz intelektualnego zepsucia. Jan Pietrzak nie ukrywa swojej sympatii do PiS i wielokrotnie na łamach TVP krytykował Donalda Tuska i polityków opozycji, To jest produkt germanizacji, i produkt rusyfikacji. To jest może biedny dziesiąty Polak. Jego polskie cechy czy polskie polska wrażliwość w ogóle nie, nie obowiązują i nie obchodzą. On tego nie wie, on tego nie zna, on tego nie lubi, on tego nie znosi. To jest produkt naszych okupantów, którzy właśnie takich typków wychowali i oni założyli tutaj partię, która nie ma nic wspólnego z Polskością. Rzeczywiście nie ma nic wspólnego. Sam o tym powie, mówi i tak to jest. I pracuje nie dla Polski. A przecież wszystko, co zrobił przez swoją kadencję już jako premier, to nie były poczynania dla Polski, tylko niszczące Polskę. Rozmówcy Michała Rachonia pominęli fakt, że słowa Donalda Tuska zostały wyrwane z kontekstu, gdyż nie nie krytykował on w swoim eseju Polski i polskości, a stereotypowe podejście do bohaterstwa i dumy narodowej. Nawet Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że ważne jest, aby pamiętać o dalszej części tekstu szefa PO, w której polityk napisał: "Więc staje się nienormalny, wypełniony do granic polskością". A cytat, którym od wielu lat żyły media sprzyjające PiS, pochodzi z artykułu Donalda Tuska Polak rozłamany, który został opublikowany w miesięczniku Znak w 1987 roku. A więc przeszło 35 lat temu, w czasach PRL-u, gdy sytuacja polityczna w kraju była szczególna. W 2019 roku Pietrzak obraził na antenie posłankę Klaudię Jachire. Ta cała pani Shakira, Dziakira, czy jakiej tam nie ma nic wspólnego z żadnym kabaretem. To jest jakaś, przepraszam za wyrażenie, nie wiem czy o tej porze mogę używać adekwatnych słów, to jest jakaś zdzira wynajęta. Potem, w imieniu Jana Pietrzaka, telewizja TVP wyemitowała na antenie przeprosiny dla posłanki. Tak właśnie w dzisiejszym programie porannym jedziemy w TVP Info. Jan Pietrzak wyraził się o mnie. Ani redaktor prowadzący, ani pozostali panowie nawet nie zareagowali, wręcz przeciwnie, siedzieli w wygodnych pozach uśmiechnięci. W 2022 roku Jan Pietrzak został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Jan Pietrzak urodził się 26 kwietnia 1937 roku w Warszawie. To polski satyryk, aktor, piosenkarz i publicysta. Twórca kabaretu Hybrydy oraz kabaretu Pod Egidą. Felietonista tygodnika Solidarność i Gazety Polskiej. Jego ojciec był robotnikiem, członkiem Komunistycznej Partii Polski. Podczas okupacji należał do Młota i Sierpa oraz Związku Walki Wyzwoleńczej. Aresztowany przez Niemców, był przez dwa miesiące przetrzymywany na Pawiaku, gdzie zmarł w październiku 1942 roku. Matka podczas okupacji była łączniczką batalionów chłopskich. W latach 1947-1952 była posłanką na sejm ustawodawczy, od 1961 roku była również działaczką PZPR. Pietrzak, jako kabareciarz, zasłynął satyrą polityczną komentującą ówczesną sytuację społeczno-polityczną. Był twórcą spontanicznych hymnów opozycji w czasach PRL-u. W latach 70. wraz z Krystyną Jandą i Piotrem Frączewskim był inwigilowany przez SB w ramach akcji wymierzonej przeciwko twórcom kabaretu pod egidą. Wokół kabaretu działało co najmniej kilku tajnych współpracowników służby bezpieczeństwa. Twórcom kabaretu oferowano wyjazdy zagraniczne w zamian za podpisanie tzw. „lojalki, której ani on, ani Janda z Frączewskim nigdy nie podpisali. Dobry, bo on milczał przez ostatnie 10 lat. Tak, to teraz wychodzi za odwagę, wie pan. No ja milczałem odważnie, oni ze strachu, panie. No dobra, proszę pana. Bartkowiak skompromitowany, Czajkowski zawstydzony, Gębula sfałszował Stop. maturę, Dupiak rozłożył województwo. Stopa, co pan, co Od Kiedy to skompromitowani nie grają, panie? Nie, nie. Wiele występów pod Egidą było nagrywanych przez tajnych współpracowników PRL-owskich służb. Twórczość satyryczna Pietrzaka, jak również informacje na jego temat, takie jak artykuły, Recenzje, omówienia twórczości podlegały cenzurze komunistycznej. W 1979 roku władze PRL wyróżniły Pietrzaka Złotym Krzyżem Zasługi. W 1981 za utwór, Żeby Polska była Polską, otrzymał główną nagrodę na 18 krajowym festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. ludzkich istnień! Połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. W 2005 roku był członkiem honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. W 2007 oficjalnie poparł prawo i sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych. A także zasiadł w Komitecie Honorowego Poparcia PiSu. W 2010 roku był członkiem Warszawskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. W 2015 roku dołączył do Ogólnopolskiego Komitetu Poparcia Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. W latach 2016-2023 był stałym komentatorem wydarzeń społeczno-politycznych na antenach telewizji polskiej, głównie w programie Jedziemy Michała Rachonia nadawanym w TVP info.